Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem kolejny raz i mam nadzieję, że nie ostatni, jest Justyna Michniuk, która dzisiaj także będzie opowiadała o wspaniałych legendach, wspaniałych potworach z rejonu Beskidu Żywieckiego, gdzie właśnie się wychowała. Witam Ciebie, Justyno. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy, tak jak w poprzednim razem, rozmawiać na temat, nie wiem, potworów, ja bym to nazwał, chociaż część z nich, jak już poznałem je, bo mówiłaś mi o nich, to są potwory znane przez wielu ludzi, chociażby z takich poezji, raczej prozy, bardziej jak Sapkowski Wiedźmin, czy jego, na podstawie jego prozy filmy czy gry. A my poznamy rzeczy już nie tylko i wyłącznie bajkowe, ale coś, co naprawdę straszyło tamtych ludzi w Tak, Beskidzie Żywieckim, prawda? Dokładnie. To są postacie, które no, mi i mojemu bratu towarzyszyły od wczesnego dzieciństwa. Ja zawsze mówię, że to byli towarzysze naszych zabaw i oni wywoływali w nas okropny strach. Też jest na Żywiecczyźnie bardzo dużo takich miejsc, które były nawiedzone, albo właśnie straszyła tam jedna z postaci, które następnie króciutko opiszę, i my naprawdę nawet za dnia często baliśmy się przechodzić nawet obok tych miejsc, ponieważ cały czas mieliśmy gdzieś w pamięci opowieści naszych dziadków, ale też opowieści innych ludzi, sąsiadów, też ludzi z innych wiosek. Nawet jedna z historii, wydaje mi się, że to wspomniałam w poprzednim podcaście, kiedy mówiliśmy o nawiedzonych miejscach, jedna z historii, którą mi opowiadała moja babcia, została potwierdzona przez bardzo znaną badaczkę Żywiecczyzny, panią Barbarę Rosiek, która zasłyszała ją od swojej mamy, i to dokładnie w tej samej wersji, w którą opowiadała ją moja babcia, a te dwie osoby pochodzą z całkowicie różnych wiosek. Także coś w tym jest. Stwierdziłyśmy wtedy z panią Barbarą, że jest coś w tych opowieściach prawdziwego rzeczywiście. No i tak będziemy się prowadzać tutaj po tej Żywiecczyźnie. Na pierwszy ogień przejdzie wręcz mitologiczne stworzenie, które no, wielu osobom się, tak szczerze mówiąc, podobało z mitologii stworzonej przez Sapkowskiego, nasiąkniętą oczywiście mitologią słowiańską, i potwór, który występuje w sumie na całej Słowiańszczyźnie, nie tylko i wyłącznie w Beskidzie Żywieckim. I jest to strzygoń. Inaczej tak. Strzyga. Jak to wyglądało? Albo zmora. To mógłbyś ktoś umarły, kto przez swoje złe czyny za życia nie może zaznać spokoju i teraz straszy innych. Taka dusza, która się błąkała, miała pokutę po śmierci, ale za swoje bardzo złe czyny za życia nie mogła nigdy tej pokuty dopełnić. To znaczy ta pokuta nie miała końca. Strzygoń siadał w nocy na klatce piersiowej człowieka i go dusił. Ale strzygonia, jak wierzono na Żywiecczyźnie, dały się stosunkowo łatwo wyrzucić. To znaczy trzeba go było złapać. I podobno, tak słyszałam od kilku starszych osób, te osoby złapały strzygonia bądź strzygę i wyrzuciły ją za drzwi swojego domu, siarczyście przeklinając, i podobno po takim rytuale ta strzyga już nigdy więcej do nich miała nie wrócić. Ale mówiły mi, że czuły, że mają coś w rękach i że regularnie były duszone przez strzygę. Nie było to widoczne, a jednak nie. Rzucało się w rękach. Dobrze, chyba nie będziemy tutaj wspominać, jakimi przekleństwami się rzucało taką. Nie, to tutaj też to zostało usunięte z ich opowieści. No to nie będziemy nawet o tym wspominać. Powiedz mi, bo często też na Słowiańszczyźnie pojawia się, że taka strzyga powstaje z człowieka, który zmarł, a posiadał dwa serca. Czy też się pojawia takie coś na Żywiecczyźnie? Nie. Coś takiego nie było znane. Też na Żywiecczyźnie nie było żadnych opowieści na przykład o wampirach. Nie znam. To dziwne, że mam wampiry. Ale coś na pewno podobnego do wampirów tam pozostawało, prawda? Coś, co piło krew. Raczej na Żywiecczyźnie taką jedną z najbardziej popularnych postaci jest właśnie tak zwany łutopiec, czyli utopiec. On jest taką postacią, którą bardzo często straszono nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
i ten utopiec, on się pojawia już w opowieściach na przykład mojego dziadka, rocznik 1930, który wychował się na wsi Wieprz, to przypomnę, i przez wieś Wieprz przepływa rzeka Soła. To jest dopływ, jeden z dopływów Wisły. I na tej rzece Sole kiedyś nie było w ogóle mostu. I mówiło się, że te utopce tam mieszkają i wciągają po zapadnięciu zmroku do wody ludzi. Ale o utopcach na Żywiecczyźnie, o dziwo, była jeszcze inna legenda albo podanie, która mnie osobiście samą bardzo dziwiła. I ja niestety do dziś nie dowiedziałam się, skąd ona się wzięła, bo utopiec, ktoś, kto się utopił, tak wiadomo, siedzi w wodzie. To jest logiczne, że one grasują w wodzie. Natomiast na Żywiecczyźnie są jeszcze podania, że utopce miały siedzieć w sianie. I miały również złośliwie ludziom zgarnięte już na te tak zwane kupy, do tych ostrewek tak zwanych siano, rozrzucać. I jest nawet taka legenda o Borku u Pawlusów, to jest też takie miejsce na Żywiecczyźnie, gdzie pewnego wieczoru wieśniak zapomniał, zapomniał z pola jakiegoś narzędzia, nie wiem, czy grabi, czy wideł, i poszedł, wrócił po to narzędzie na pole i patrzy, a utopiec mu rozrzuca siano. I on miał tego utopca też tymi grabiami bądź widłami pogonić i ten utopiec miał już nigdy nie wrócić. W legendach żywieckich funkcjonują też takie opowieści, że utopce bardzo lubiły przychodzić na wiejskie zabawy. I podobno te utopce, tak się wtedy mówiło, miały przybierać jedynie postać męską, tak? To byli bardzo piękni, czarujący, dobrze ubrani mężczyźni, którzy pojawiali się na takich zabawach i nie dało się ich wcale odróżnić od innych osób tańczących czy pijących tam wódkę czy piwo, tylko zdradzała ich mokra plama na krześle czy tam na jakimś stołku, tak? Tylko to ich zdradzało. Natomiast jeżeli taka wiejska kobieta padła ofiarą utopca, tak, to znaczy nie mogła się oprzeć jego urokowi i szła z utopcem, to wtedy oczywiście utopiec zabierał ją ze sobą do wody i ta kobieta już nigdy więcej nie wracała do swojej społeczności. No, na Słowenii jest dużo takich potworów, które przywierają postacie ludzkie. Zazwyczaj jednak to są kobiety, które kuszą tych mężczyzn, dlatego a tutaj jednak na odwrót, prawda? To jest właśnie dziwne. Ja też zawsze pytałam mojego dziadka, bo mój dziadek dużo wiedział na temat utopców. Może temu, że osoby pochodzące ze wsi Wieprz nazywa się utopcami pogardliwie, ale nazywa się ich tak z troszeczkę innego powodu, dlatego że rzeka Soła często ich zalewała, tak? Jak jeszcze wcześniej nie było oczywiście tych wszystkich konstrukcji ochronnych przed wodą i przez to, że ich topiło, nazywano ich utopcami. No ale nie umniejsza to wiedzy mojego dziadka i on mi mówił, że zawsze się mówiło właśnie o takich mężczyznach kuszących z kolei kobiety, także w drugą stronę też się da. No, połączeniu na pewno tych wszystkich utopców z całej Polski albo ze Słowiańszczyzny jest to, że są to osoby, które zginęły śmiercią tragiczną w wodzie. I na przykład na Żywiecczyźnie, z racji tego, że łatwiej jest się utopić w rwącej rzece niż czymkolwiek innym, to te utopce mieszkały w takich rzekach, a na przykład na nizinach, no to zazwyczaj to były bagna i mokradła, gdzie ludzie jak padali tam, to już przepadł całkowicie. No ale mamy też... Na Łużycach na przykład odpowiednikiem utopca jest wodnik, wodny mórz, tak? Tylko że wodny mórz jest już troszeczkę bardziej skomplikowaną postacią, bo on nie jest osobą, która zginęła śmiercią tragiczną, tylko on jest po prostu mieszkańcem tych mokradeł i bagien i królem, tak? Co nie znaczy, że nie wciąga ludzi do siebie pod wodę. To lubią ofiary, więc same sobie je chyba zapewniają, szczerze mówiąc. No ale mamy kolejne potwory, tutaj trzeba wspomnieć taką postać też mitologiczną z mitologii słowiańskiej, która się nazywa Południcą. Południcą. Tak. A dlaczego Południcą? Bo za chwileczkę będziemy mówić o czymś całkowicie przeciwstawnym. Południca wiadomo o tym, że zabijała często młodych chłopców albo starszych już panów na polu, którzy pracowali na polu w odkrytym terenie, czyli całkowicie słonecznym. No i ta południca zabierała ich w postaci udaru słonecznego.
Była to piękna pani z sierpem, często wychodziła i powodowała omamy, no i ściągała takiego człowieka. No ale na Żywiecczyźnie mamy coś przeciwnego. Jak to się nazywa? Na Żywiecczyźnie mamy nocnice, tak? Czyli grasujące nocą z kolei potwory, ale południca też na Żywiecczyźnie występuje i ona na Żywiecczyźnie ma troszeczkę inny charakter niż ty wspomniałeś, o czym za chwileczkę powiem. Nocnice miały pokazywać się człowiekowi, który zgrzeszył. One miały być takim grożącym palcem, mówiącym: wejdź z powrotem na dobrą drogę, przestań popełniać złe uczynki. I dla mnie te nocnice, one są troszeczkę podobne do tych strzyk, dlatego że one również dusiły człowieka, ale to były z kolei, albo miały być dusze, które pokutowały i prosiły o modlitwę. I ta modlitwa im z kolei miała przynieść ukojenie, a więc nie chwytanie za szyję, czy tam chwytanie ich i wyrzucanie z domu z przekleństwami, ale tutaj nocnicom miała pomagać z kolei modlitwa. Nocnice jednak były takimi ciekawymi mitologicznymi stworami albo potworami, ponieważ mówiono, że one mogły nawet usiąść na klatce piersiowej człowieka i dusić go, kiedy zasnął za dnia. Mi się wydaje osobiście, że miało to troszeczkę związek z tym, że na wsi panował zawsze taki etos pracy i osoby, które pozwalały sobie na drzemkę w ciągu dnia, to były uważane za osoby leniwe, tracące czas, który mogły spożytkować oczywiście na inne prace gospodarskie, więc ta nocnica mogła też pełnić troszeczkę taką funkcję pedagogiczną na zasadzie: nie zasypiaj w ciągu dnia, tylko pracuj, bo inaczej może usiąść na tobie nocnica i cię dusić. No, bardzo ciekawą rzeczą, bo no, w taki sposób można by było zmotywować bardzo dużo ludzi, szczególnie tych leniuchów, dlatego że praca w polu jest, a oni sobie śpią za dnia, więc no, nocnica się nimi zajmie. Kolejną ciekawą postacią, i tutaj mnie bardzo zaciekawiła, był Deboł. Deboł zwany inaczej Śpirtek. I to mnie właśnie ciekawi, co on ma wspólnego, ponieważ nazwa jest bardzo podobna i wręcz ewidentnie taka sama, prawie że, jak diabeł. Czy to ma coś wspólnego z diabłem? I co to znaczy Śpirtek? Śpirtek to jest taki po prostu, to jest taki pseudonim, o, tak się nazywa diabła, troszeczkę prześmiewczo, na Żywiecczyźnie, w naszym dialekcie. I deboł to jest po prostu diabeł, tak? Z diabłem istnieje na Żywiecczyźnie bardzo wiele opowieści, bardzo wiele legend. Ja myślę, że najciekawszą legendą, którą nasi słuchacze też mogą jak gdyby osobiście zbadać, jest legenda o diable, który pracował niedaleko Jeleśni i w Jeleśni, tak, na starej karczmie drewnianej, która tam stoi, w której można bardzo dobrze zjeść, jest również odcisk kopyta diabła. I dlatego tą karczmę się nazywa diabelską karczmą w Jeleśni. I każdy, kto tam pojedzie, na pewno nie przegapi tego odcisku kopyta diabła. A jak to wyglądało? Ten diabeł, Kosper miał mieć na imię, i ten Kosper pracował u różnych gospodarzy jako najemnik. Natomiast miał on taką zasadę, tak jak traktowali go ci gospodarze, tak on traktował tych gospodarzy, a więc tych, którzy byli dla niego dobrzy i na przykład pozwalali mu zjeść razem z całą rodziną, albo spać z całą rodziną w tej jednej izbie bądź na piecu, a nie na przykład w stodole ze zwierzętami, tym osobom, tym gospodarstwom miało się bardzo dobrze wieść, natomiast tym ludziom, którzy traktowali go jak przysłowiowe popychadło, miało się wieść coraz gorzej i ich gospodarstwo miało podupadać. Właśnie, i tu jest taki ciekawy moment, który mnie zawsze zastanawiał. Niby diabeł, niby ma szkodzić tym ludziom, ale przecież wiele diabłów w historii Polski, w historiach słowiańskich, czyli tych takich rogatych stworów, to jednak pomagało tym ludziom. Jeden chyba z najbardziej sławnych z Podłęczycy nazywa się Boruta. Jest szlachcicem i on nieraz pomagał ludziom w wydostaniu się z naprawdę bardzo ciężkich tarapatów. Więc co jest w tym diable takiego złego? Przecież on tylko i wyłącznie postępuje według przysłowia, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Więc co jest w nim złego? Być może to się tym ludziom nie podobało, bo wielu ludzi źle traktowało swoich pracowników, tak? W tamtych czasach, zwłaszcza takich pracowników sezonowych.
I ten diabeł odpłacał pięknym za nadobne. Ja uważam, że to jest sprawiedliwe. Dla mnie to jest postać pozytywna jak najbardziej, chociaż jako dziecko bardzo się tych debłów bałam. Moja babcia zawsze mówiła, że jak będziemy źli, to nas debeł zabierze i my nie mogliśmy sobie tego debła co prawda wyobrazić, no ale wydawało się nam, że to będzie coś bardzo, bardzo złego, co nas zabierze gdzieś na zewnątrz, w ciemność. A w tamtych czasach jeszcze na ulicy, na której ja mieszkałam, nie było lamp, więc no baliśmy się, naprawdę baliśmy się. No ale mamy też inne troszeczkę istoty. Nie wiem właśnie, jak je zakwalifikować, czy to są bardziej jakieś kobiety wiedzące, czy już bardziej demoniczne postacie, mhm, które często były nazywane czarownicami. Dlaczego się zastanawiam nad tym? Ja sobie uknąłem taką definicję, że są wiedźmy, które wiedzą i to są kobiety, które przez swoje lata pracy, zamiłowania zielarskiego, no, wiedzą, jak ratować ludzi z różnego rodzaju opresji, ale są też te czarownice. Czarownicą trzeba się urodzić. To jest nawet już nie kobieta, tylko bardziej demon taki, jak Jaga, która gdzieś tam w chatce na kurzej łapce w lesie sobie żyje. Do niej się idzie tylko i wyłącznie w ostateczności i na pewno nie po złym słowie, a z bardzo dobrą nowiną dla niej i oczywiście podarkami. Jak to wygląda na Żywiecczyźnie? Na Żywiecczyźnie czarownice nie były wiedźmami, to znaczy nie były osobami wiedzącymi, pomagającymi innym ludziom. To były głównie, no tak się to zachowało w podaniach i legendach, to były osoby, które bardzo szkodziły innym ludziom. Jedną z najstarszych historii o czarownicy, którą ja znam, która jest w mojej rodzinie przekazywana z pokolenia na pokolenie, to jest również historia opowiedziana przez mojego dziadka, która wydarzyła się 88 lat temu, więc no kawałek czasu. I tą historię szczegółowo opisałam na łamach pisma folkowego w ramach takiego wywiadu etnograficznego, z czego bardzo się cieszę, że ona nie zaginęła. I tutaj sąsiadka mojego dziadka, kiedy był dzieckiem, była czarownicą i ta czarownica szkodziła ich gospodarstwu, innym gospodarstwom, ale później została zneutralizowana, że tak powiem, przez podobno chodzącego po świecie Pana Jezusa. Także jedna historia mitologiczna miesza się z inną historią mitologiczną, zależy w co kto wierzy. Na Żywiecczyźnie było też bardzo znane takie podanie o kobietach, czarownicach, które na wiosnę, to znaczy koniecznie przed dniem świętego Wojciecha, a świętego Wojciecha jest 23 kwietnia, łapały krety, tak? I później tym kretom wyrywały serce, tak? I to serce kładły swoim zwierzętom gospodarskim, tam się głównie wspominało o krowach, do żłobu i przez to ich krowy miały być zdrowe. Dlatego jak ktoś zobaczył, że jakaś kobieta przed tym 23 kwietnia łapie kreta, to już od razu ona była uważana za czarownicę. No dobrze, a powiedz mi, czy były znane jakieś sposoby na po pierwsze odkrycie w ogóle, która to jest czarownicą, oprócz tego świętego Wojciecha, co te serca się dawały i krecie, a jeżeli już się znalazło taką czarownicę, dobra, to co, wypędzało się wam w sposób taki bardziej fizyczny czy bardziej magiczny, co się z nią później robiło? Raczej trzymało się ją z daleka od własnej rodziny i od siebie poprzez głównie, no już w tamtych czasach, z których ja znam świadectwa, no poprzez głównie modlitwy katolickie, tak. No niestety nie znam żadnych relacji, które by się zachowały o tych metodach, no przedchrześcijańskich, słowiańskich, co mnie by osobiście bardziej interesowało, dlatego że mój dziadek mówił na przykład, że oni pod progiem trzymali krzyż i zawsze się żegnali, jak widzieli tą sąsiadkę i też wszyscy się bardzo często i bardzo długo żarliwie modlili, a mój dziadek pochodził z rodziny, gdzie było 9 dzieci, więc no tych modlitw dużo sobie płynęło w pewnym kierunku. Ja powiem ci, że znam taką jedną przypowieść, informację na temat tego, że żadna czarownica nie przyjmie od ciebie w prezencie arcycięgla Litwora, więc jeżeli komukolwiek dajesz arcycięgiel Litwor, a on nie chce tego przyjąć, to wiedz, że coś się dzieje.
Muszę sobie to koniecznie, Szymon, zapisać i teraz wszystkich znajomych na Nowy Rok będę obdarowywać, a powiem ci, że kilka kandydatów wśród znajomych na czarownicę by się znalazło i to na taką bardzo złą czarownicę. A co jeszcze chciałam powiedzieć, się mi przypomniało teraz właśnie, że czarownicę na Żywiecczyźnie też się nazywało chotyra. Bo to nie znałem, że... A czemu chotyra, wiadomo? Nie wiadomo. To jest takie słówko, które mi krąży gdzieś w pamięci, że często się nie mówiło czarownica, tylko chotyra. Ale co może dodam jako ciekawostkę, po górnołużycku czarownica to jest hodojta. Chotyra, hodojta, nie wiem. Można by było dojść do czegoś, jakiegoś konsensusu pomiędzy tymi dwoma słowami. No, na Słowiańszczyźnie takie czarownice to często nazywano ciotami. I to one występowały bardziej w teraźniejszym świętokrzyskim niż gdzie indziej. Tam latały na tych namiotkach cioty i tak to one się nazywały. No a wszędzie indziej może babę Jagie nawet spotkały, ale to jest już istota taka już naprawdę nad wyraz niesamowicie. Dobra. Bardziej bym powiedział, że boska niż demoniczna. Ale przejdźmy do kolejnych postaci, które się pojawiają właśnie tak jak powiedziałem na samym początku, nie tylko i wyłącznie w mitologii Żywiecczyzny, ale także w Słowiańszczyźnie całej. To są ogniki, często nazywane błędnymi ognikami, prawda? Mhm. Akurat o ognikach znam bardzo dużo różnych opowieści. To miały być dusze zmarłych i na Żywiecczyźnie bardzo, to mnie też zawsze zastanawiało, bardzo dużo osób doświadczyło tak zwanego wodzenia. Ludzi wodziło, tak? To znaczy, jak ktoś wracał po zmroku do domu, to te ogniki mu wskazywały złą drogę, sprowadzały go na złą drogę, nie pozwoliły mu wrócić do domu, co czasem mogło skończyć się śmiercią. I znam takie historie na przykład od nieżyjących już sąsiadów naszych, którzy mieszkali, no sąsiadów, takich dalszych sąsiadów, którzy mieszkali za dopływem z kolei rzeki Soły, w tak zwanym potoku, na to się tak mówiło, że mieszkają w potoku i to był ostatni dom na wsi i za tym domem były tylko pola, a przed tym domem też były tylko pola. To był taki samotny domek nad rzeką wśród pól. I tamten sąsiad opowiadał kiedyś, że wracał bodajże z drugiej zmiany, czy tam z trzeciej zmiany, chyba z drugiej, bo to z trzeciej to nie, bo z trzeciej to nad ranem, z drugiej zmiany musiał wracać i że go wodziło i że on jak gdyby wydawało mu się, że jest w takim transie i dopiero się ocknął w jakimś tam całkowicie zupełnie innym miejscu. Zaczął też oczywiście się modlić i to mu pomogło i w końcu po wielu godzinach wodzenia wrócił do domu. Ale mówi się też, że te ogniki często były widywane w okolicach Święta Zmarłych, ale też jest dużo historii, że te ogniki wodziły często no, kochanych naszych ojców, braci, wujków, dziadków wracających z baru. No tak też się zdarza, ale to możliwe, że już nawet nie ognik, tylko butelka wodziła gdziekolwiek, prawda? Już nie ognik, tylko ogień. Już prawdziwy ogień widocznie ich wodził, ale takie opowieści no też często się dało słyszeć od osób, które lubiły sobie po tak zwanym fajrancie zajść na kilka głębszych, tak? Także miały szczególny dar widocznie widzenia tych istot. Ja sobie no to tak tłumaczę. A jeżeli chodzi o te ogniki, to ja jeszcze słyszałem parę takich historii na temat tego, że one raz na jakiś czas jednak były dosyć dobre, bo na przykład jak jakiś turysta się gdzieś zagubił w lasach, to te ogniki mogły mu pomóc jakiś. Czy one wyciągały go czasami z lasu, czy jednak doprowadzały do tego, że... Nie, na Żywiecczyźnie zawsze doprowadzały do zguby. Zawsze doprowadzały do zguby, natomiast też na Łużycach opowieści o ognikach są raczej pozytywne, tak? Natomiast na Żywiecczyźnie, ja też jak sobie to tak analizuję, to większość tych istot jest jednak negatywna. Nie chcę tym ludziom pomóc, chcę im zaszkodzić. I kolejna postać, którą będziemy obgadywać, to jest coś, co dla mnie jest zadziwiające, bo zazwyczaj ta osoba jest martwa, po prostu martwa. I tylko i wyłącznie pewnego rodzaju artefakty w naszej kulturze ludowej zachowały się jako przynoszące szczęście. A jest to wisielec. I wisielec, dlaczego artefakty? Mówię tutaj o sznuru. Sznur od wisielca, gdzie się trzymało gdzieś u pasa i to miało przynosić temu szczęście. Jak to wygląda na Żywiecczyźnie, powiedz mi?
Na Żywiecczyźnie zadziwiająco też w mojej najbliższej okolicy, kiedy byłam dzieckiem, no co najmniej 3 osoby popełniły samobójstwo poprzez powieszenie się, tak? Nie wiem, dlaczego to było takie popularne. Również we wspomnianym już wcześniej Potoku powiesił się ojciec jednego z moich kolegów szkolnych i później to miejsce dla nas jako dzieci stało się miejscem przeklętym. My już tam po prostu nie chodziliśmy i podobno po zmroku dało się tam słyszeć dziwne dźwięki, takie troszeczkę jakby drzewo się uginało, to drzewo miało się też ta gałąź sama kołysać. Różne chodziły legendy później o tym miejscu, natomiast żadne z nas się tam nie zapuszczało, jak tylko robiło się szaro. Jest też legenda o wisielcu, który miał wisieć na trasie między Cięciną, wsią Cięcina i Żywcem, na tak zwanej Cesarce, czyli trasie cesarskiej, zbudowanej za Habsburgów, to była trasa łącząca Kraków z Wiedniem, tak? My to nazywamy potocznie Cesarką, a teraz nazywa się to ulica Cesarska. Nie wiem, za którego cesarza w Polsce to zostało zbudowane, ale jest to ulica Cesarska. Bardzo głupia moim zdaniem nazwa i nie, dla turysty zupełnie no, niewyjaśniona. My to nazywamy Cesarką. I tam na tej, obok tej drogi cesarskiej po obu stronach były posadzone drzewa. To była taka aleja dłuższa, tak? Wiadomo. I podobno na jednym z tych drzew powiesił się facet. I codziennie jak ludzie, no wcześniej oczywiście musieli chodzić na pociąg, te stacje były daleko od siebie oddalone i tak dalej, albo wręcz musieli chodzić do pracy na pieszo, tudzież jeździć na rowerze, na pieszo i tak dalej, wiele osób słyszało w tym konkretnym miejscu wieczorem takie oto zdanie, bo spadnę. I te osoby zawsze spuszczały głowę i uciekały jak najszybciej w stronę domu. Tudzież oczywiście zaczynały odmawiać zdrowaśki, co miało być lekiem na każde zło. Natomiast pewnego wieczora wokół tego miejsca miał przechodzić pewien też mężczyzna wracający z pracy, przez to miejsce miał przechodzić mężczyzna wracający z pracy. I on też usłyszał to słynne, bo spadnę. A że był zdenerwowany tym ciągłym wołaniem, to się odwrócił i powiedział, to spadnij. I jeszcze kilka przekleństw za tym dodał. I wtedy ukazał mu się facet, dusza wisielca, który tam pokutował i powiedział mu, panie, ja już 100 lat czekam na to, żeby ktoś mnie wybawił z tej pokuty i mi powiedział, to spadnij. I pan mnie dzisiaj uratował. I od tego czasu miało przestać straszyć w tym miejscu. Ja jestem ciekaw, czy ten człowiek, który powiedział, to spadnij, coś za te słowa od pokutnika dostał jakieś, nie wiem, szczęście, może dukaty gdzieś zasypane? O tym nic nie wiadomo. Natomiast po to spadni padło jeszcze ty skurwysynu. Także nie wiem, czy za coś takiego. Miejmy nadzieję, że już nie wróci na tą cesarkę. Tak jest to przekazywane. Ta historia jest tak przekazywana. Najważniejsze, żeby było oryginalnie, a nie jakoś tak zawoalowane. No nieładne słowa użył, ale najważniejsze, ale że zadziałały. Ale pomógł. Pomógł, dokładnie. To jest najważniejsze. No co, człowiek jak już się powiesi, to często trafia do takiego miejsca według mitologii katolickiej, jak czyściec. I tutaj na Żywiecczyźnie też jest coś z tym związane, bo są dusze czyśćcowe. Co to są te dusze czyśćcowe? Jak one się w ogóle objawiają na tej Żywiecczyźnie? Właśnie te dusze czyśćcowe to był jeden z największych koszmarów naszego dzieciństwa, dlatego że te dusze czyśćcowe to byli głównie zmarli z rodziny bądź z najbliższego kręgu sąsiadów, znajomych, które no oczywiście też popełniły jakieś grzechy i przez to nie mogły dostać się od razu do nieba. I te dusze czyśćcowe, one przychodziły na przykład no, do mojej babci, do mojej prababci, do mojej mamy i prosiły ją o modlitwę, ale te dusze czyśćcowe mogły też czasem poprosić o zrobienie czegoś, o przekazanie jakiejś wiadomości, albo przekazywały jakąś informację, tak, swojej rodzinie bądź bliskim, których pozostawiły na świecie. Te dusze czyśćcowe, one również raz do roku, w tą noc przed dniem zadusznym,
podobno odprawiały dla siebie same msze. I wtedy, w tej nocy, do lat powojennych, kościół we wsi Radziechowy, z której pochodzi moja babcia, miał być otwarty. I tutaj taką opowieść, też dosyć mrożącą krew w żyłach, którą opowiadał mój pradziadek z kolei, dotyczącą właśnie tej mszy dusz czyśćcowych pod tytułem Straż Nocna w Dzień Zaduszny, również opublikowałam w piśmie folkowym. To jest opowieść, która no, mnie bardzo przez wiele lat prześladowała i mój pradziadek zawsze ją opowiadał w ten sam sposób, że kiedyś, no, w latach powojennych ludzie pełnili we wsi też straż. To znaczy, no, patrzyli, żeby nikt obcy się nie zbliżył do wsi. Wiadomo, jak to jeszcze w tych latach powojennych było. Byli różni tak zwani szabrownicy i inne osoby, które tam czyhały oczywiście na życie i dobytek niewinnych kobiet i dzieci. Dlatego we wsi była pełniona straż. No i mojemu pradziadkowi przypadła ta straż nocna, akurat w dzień zaduszny. No i ta straż mu przypadła tam w okolicach kościoła, był tam z jakimś kolegą. No i było wtedy bardzo, bardzo zimno. No to nie jest nic nadzwyczajnego, że w dawnych czasach, jeszcze, no w dawnych, czyli jak ja jeszcze byłam dzieckiem, czyli bardzo, bardzo dawno temu, przed dniem zadusznym na Żywiecczyźnie mógł już spaść śnieg. Czyli w dzień zaduszny, jak szło się na groby bliskich, to często, no po zaspach, naprawdę bardzo często. I w tamtych czasach, kiedy mój pradziadek miał tą straż, to były lata 40., koniec lat 40., to również spadł śnieg. No i jemu i jego koledze było zimno i mówią tak, nie będziemy stać przecież na zewnątrz, jak jest kościół otwarty, to sobie pójdziemy i siądziemy do kościoła. No i w tym kościele, wiadomo, grzano, tak? I było im tam tak ciepło, tak błogo, że przysnęli. I w pewnym momencie obudził ich dźwięk organów w środku nocy. Ktoś grał na organach. I mój pradziadek opowiadał to tak, że otworzył oczy i zobaczył, że wszędzie nad ławkami i nad ołtarzem właśnie takie maluteńkie ogniki wisiały. I wtedy on się zorientował, że to są te dusze czyśćcowe i z tym kolegą, jak się puścili jeden na drugi do siebie do domu, to ze strażowania już nic nie było, już były nici, już nikt tej wsi nie chronił, bo jeden i drugi pobili chyba swój rekord szybkości, tak? No jak ta nocnica, która miała w trakcie dnia no, przestraszyć tych, którzy spali w ciągu pracy, a tutaj mieli swoją pracę, więc przyszły dusze czyśćcowe, no i przypomniały, jakie mają obowiązki panowie, prawda? No panowie bardzo szybko do pionu byli przywołani, ale mój pradziadek powiedział, że on od tego czasu już nigdy nie pozwolił, żeby ktoś mu dał tą służbę, tą straż właśnie w tą specjalną noc i od tego czasu się też bardzo trzymał w tą noc z daleka od kościoła. No bo w kościele różne rzeczy się dziwne dzieją. Mamy tutaj już teraz ostatnią z postaci, którą będziemy opowiadać. Sama nazwa już w sumie dużo mówi, jednakże no, ja wolę tutaj się nie domyślać, to się nazywa Kurzeja. Specjalnie nie sprawdzałem, co to jest na Żywiecczyźnie, żeby się dowiedzieć od ciebie. Mi to się kojarzy z pewnego rodzaju kurzawą, tylko nie wiem, czy to jest w lecie z takiego kurzu drogowego, czy może kurzeja ze śniegu, jak jest w zimę, jak to wygląda tam u was? No kurzeja to jest inaczej znany też w Polsce bazyliszek, tak? Czyli kura, która pieje jak kogut i nie daje jajek. I zazwyczaj taką kurzeję trzeba było jak najszybciej zabić, ponieważ wierzono, że jest to diabeł wcielony. I tutaj chciałabym nawiązać jednocześnie do serbołużyckiego zwyczaju zabijania koguta, który... Jak mówią najnowsze badania specjalistów, właśnie wywodzi się od tej wiary w kurzeję w bazyliszka, czyli w kurę piejącą jak kogut. Takie podobno jest podłoże tego zwyczaju. Natomiast jeżeli ty tutaj powiedziałeś, że ostatnia postać, ja jednak chciałabym jeszcze króciutko wrócić do połednicy, czyli południcy. Jasne, nie ma żadnego problemu, będziemy słuchać. Bo ta południca... Ona na Żywiecczyźnie nie chodziła tylko w południe.
To jest to ciekawe, ale chodziła też o godzinie 18. Mówiło się, że godzina 12 i godzina 18 wieczorem to są tak zwane diabelskie złe godziny, tak? I wtedy nie wolno pracować, nie wolno się też znajdować samemu gdzieś na polu. Na Żywiecczyźnie się też mówiło, że południca to kobieta, uwaga, którą przed ślubem zabił narzeczony. Tak mogło być. I te kobiety, te południce miały być odstraszane przez modlitwę Anioł Pański. Tutaj oczywiście znowu nam wchodzi ta wiara w moc modlitwy chrześcijańskiej, ale te kobiety, te południce, te stwory miały pilnować, żeby inni ludzie nie pracowali w południe, a co się tyczy godziny 18, żeby nie włóczyli się nie tylko po polach, ale i nawet po takich małych lasach, które na Żywiecczyźnie między tymi polami sobie często rosną. I na Żywiecczyźnie nie było takiej wiary, że południca straszyła dzieci, tak? Wcale. Ja się na przykład południcy nie bałam, bo jako dziecko no, o 12 no, nie pracowałam na polu, a o 18 też nie włóczyłam się po pustych drogach, polach, lasach. To południca była głównie taką osobą, która mówiła, jest 12, czas na odpoczynek. No 12 to też jest największe słońce. Tak? I jak ty wspomniałeś, można dostać udaru. Natomiast co się tyczy tej godziny 18, czyli 6, wydaje mi się, że to bardziej się kojarzy z szóstką, czyli takim no, znanym na całym świecie symbolem też szatana. Jest to bardzo możliwe i powiem ci, że ma to wymiar bardzo pragmatyczny, żeby tłumaczyć ludziom, że no, też trzeba odpoczywać, szczególnie na tej pracy na polu o tej 12, żeby nie dostać udaru, bo to no, może mieć dosyć duże skutki. I na tym dzisiaj skończymy. Ja tobie bardzo dziękuję. Moim gościem była Justyna Michniuk. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.